Dzień dobry, witam serdecznie ze studia w Warszawie, a na Kopcu Kościuszki w Krakowie jest ze mną Grzegorz Mielcarski. Dobry wieczór, Grzegorz. Dobry wieczór, Piotr. Dobry Były wieczór reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski, ekspert piłkarski Kanal Plus. Grzegorz, zaskoczony tymi powołaniami? Znaczy, może odrobiny, ale to nie jakoś przerażony, nie zaskoczony w sposób taki, żebym współczuł tak bardzo, chociaż współczuję piłkarzom nieobecnym, współczuł, że kogoś w tej kadrze ewidentnie zabrakło, bo jednak, jak sobie przypomnę, choćby takie nazwisko jak Moder, który wydawało się, że jeszcze nie tak dawno będzie podstawowym piłkarzem. Dzisiaj go wyeliminowała kontuzja. Takich zawodników jest mi szkoda. Szkoda mi Kozłowskiego, który na Euro 2020 był objawieniem, był najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw Europy, był wielką nadzieją polskiej piłki, a dzisiaj go najzwyczajniej brakuje też z różnych powodów. To ogłoszenie tej kadry nie przebiegało jakoś w atmosferze skandalu, mimo że pewne niespodzianki były. Pamiętasz, jak Paweł Janas ogłaszał kadrę i tam wtedy rzeczywiście gruchnęło, no bo nie było Jerzego Dudka między innymi, nie było Tomasza Frankowskiego, nie było Tomasza Kłosa i potem ta kadra jechała na Mistrzostwa Świata w takiej atmosferze, w złej atmosferze, dużo takiego złego powietrza było dookoła tej kadry. Tutaj trener Michniewicz, trzeba mu przyznać, wszystko pięknie wytłumaczył i znakomicie się wytłumaczył ze swoich decyzji. To prawda, ale tak jak były tutaj chwilę wcześniej takie rozmowy, że myślę, że wielu kibiców się zastanawiało, czy jednak Krychow jak będzie na przykład na tym powołany, czy nie będzie, bo to by był taki pewnie smaczek, gdyby znane nazwisko, ktoś utytułowany, ktoś, kto tej kadrze sporo dawał, w tej reprezentacji by się nie znalazł. Ale tak jak powiedziałeś, Piotr, tutaj trener Michniewicz, myślę, że zdroworozsądkowo do wszystkiego podszedł i nie ma, tak jak też wspomniałeś, ja się z tym zgadzam, nie ma nazwiska, które brak tego zawodnika by szokował. Powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy spojrzeli na te kadrę 26 osób, no to rzeczywiście może kogoś nam brakuje, może ktoś jest dla nas zaskoczeniem, ale ta wyjściowa jedenastka to jest generalnie drużyna, którą już dzisiaj mógłbyś wymienić, Grzegorz. No, myślę, że tam może jedno czy dwa nazwiska mogłyby się pojawić inne, bo zawsze trener lubi zaskoczyć czasami zmianą ustawienia czy zmianą personalną, ale przecież nie, to ten kręgosłup jest, chociaż jednak mamy obawy co do defensywy, no bo znamy problemy Bednarka, znamy problemy Glika. Dzisiaj za chwilę wyrasta na takiego podstawowego zawodnika Kiwior w tej formacji. No a przecież po kontuzji wrócił teraz Cash, jest Bereszyński, który jest przypisywany na lewą stronę. Mnie zaskoczyło to przy powołaniach, że trener Michniewicz powiedział, ale zaznaczę to zaraz na początku. Ja nie wiem, czy to nie jest tak zwany blef. Bo jednak przypisać Frankowskiego do lewych obrońców, czy do wahadłowych, jak to woli dzisiaj, jest to zaskoczenie. Ten zawodnik na tej pozycji jakiegoś wielkiego doświadczenia nie ma, a trener jasno zdecydował, że przypisował go do miejsca właśnie po lewej stronie, tam gdzie między innymi będzie Zalewski, Bereszyński. Pamiętasz, jak największym problemem polskiej reprezentacji często była lewa strona, czy to lewa strona obrony, czy to lewa strona pomocy. Dzisiaj nie mamy problemu ze skrzydłami, dzisiaj mamy problem ze środkiem obrony. Twoim zdaniem ta para Glik-Bednarek to jest wyjściowa para stoperów, która się pojawi w meczu z Meksykiem? Wydawałoby się jeszcze nie tak dawno, że to jest bezapelacyjnie para numer jeden naszej reprezentacji, ale Kiwior, który tak dobrze, można powiedzieć, tej reprezentacji rokuje, też jest, wydaje się, takim, ja pamiętam, być może on jest, Kiwior jest takim Bednarkiem jeszcze chwilę, kiedy, że tak powiem, dołączył do Glika. Też tego Bednarka bardzo tak wierzyliśmy i dzisiaj wierzymy, mam wrażenie, w Kiwiora. Ale to też jeszcze nie powiedziane, bo trener powiedział też takie słowa, które we mnie zostawiły ślad, a mianowicie to spotkanie z Chile, to ostatnie przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, że będzie chciał zdecydować tutaj, aby dać pograć piłkarzom, którzy grają bardzo mało, albo są po kontuzjach, lub nie grali długo. Czyli to będzie taki test, nie sprawdzający formę reprezentacji, tylko chcący pokazać trenerowi, czy ci piłkarze, po pierwsze, wytrzymałościowo, czy kondycyjnie, ale może nie, ale bardziej piłkarsko, wrócili do swojej dyspozycji. Bo to ma być test dla piłkarzy, a nie chyba test pokazujący polskim kibicom, wlewający jakąś taką wiarę, że ta reprezentacja ma dzisiaj zagrać ostatni test mecz. Wszyscy są w bardzo dobrej dyspozycji, wszyscy są w klubach podstawowymi piłkarzami, a tutaj mamy tylko sobie przetestować formację taką czy inną. A my w tym meczu będziemy testowali piłkarzy, w jakiej dyspozycji znajdują się i kto z tej reprezentacji jest jeszcze, można powiedzieć, daleki od tego, żeby być podstawowym piłkarzem. Czyli twoim zdaniem nie powinniśmy absolutnie wyciągać żadnych wniosków, jeśli chodzi o ustawienie na Meksyk po tym meczu z Chile? Bo ja też zwróciłem uwagę na to, że Czesław Michniewicz mówi, że to będzie dla niego taki test przed mistrzostwami.
to będzie test dla niego właśnie zweryfikujący piłkarzy, ci, którzy nie grają, wracają po kontuzjach, jak oni wyglądają. I tutaj pamiętajmy, że nawet jeżeli będzie, jak będzie wynik optymistyczny, no to będzie super, ale jak będzie, nie będzie ta gra dobrze wyglądała, no to będziemy troszeczkę usprawiedliwiali piłkarzy. Trener szczególnie powie, że ten czy inny zawodnik, choćby czy właśnie Glik, czy Cash, czy Bereszyński, każdy zresztą z tych zawodników, Bereszyński może nie, ale to ustawienie z Bednarkiem, za chwilę powiemy, że dobra, no szukamy maksymalnych minut dla pokazania jego dyspozycji, jego formy i wierząc w to, że za tam tydzień czasu znowu przed mistrzostwami ta forma będzie rosła. To jest bardziej odpowiadanie na pytanie, jak wyglądają ci, którzy nie grają lub są po kontuzjach. Dostawiliśmy obronę, to teraz zajmijmy się trochę środkiem pola. Grzegorz Krychowiak, dla ciebie to jest zaskoczenie, że on jest w tej kadrze i że w ogóle nie ma dyskusji, żeby go w tej kadrze nie było. Przynajmniej takie sprawiało wrażenie Czesław Michniewicz. Najwięcej dyskusji było właśnie pod kątem Grześka Krychowiaka już od dłuższego czasu. Czy ten zawodnik, grając w tej lidze, w której gra w Arabii, lub nie, ten miesiąc, który jest bez grania, wystarczy temu zawodnikowi ta forma z tej ligi i nie grając miesiąc przed mistrzostwami do tego, żeby być pełnoprawnym reprezentantem. Trener Michniewicz spojrzał też na zasługi, na to doświadczenie, na osobowość, na którą też podkreśla, że potrzebuje piłkarzy z osobowością. Trzeba powiedzieć choćby tą jedną rzecz, że Grzegorzowi na pewno tej osobowości nie brakuje i on tą postacią ważną w tej reprezentacji jest. To samo może dotyczy Glika, to samo jest jasne, że Roberta, to samo Zielińskiego czy Szczęsnego. To jest ten kręgosłup reprezentacji, którzy, jeżeli mówią o osobowościach, to ci ludzie absolutnie Grzegorz, nie posiadają. Grzegorz, grałeś na wielkich imprezach. Powiedz, czy takie, co jest istotniejsze w takim, na takiej wielkiej imprezie? Takie cechy wolicjonalne, czy wiesz, czy umiejętności piłkarskie, czy to jaki masz harducha, żeby ci łydki nie zadrżały, kiedy wychodzisz na wielki mecz o wielką stawkę, czy i tych umiejętności wtedy się trochę człowiek nabywa, nawet jeżeli ich może nie ma na treningu, czy też ten taki piłkarski kunszt. To są bardzo dojrzali piłkarze, o tych, których choćby wspomniałem chwilę wcześniej, o tych zawodnikach, którzy grają w bardzo silnych klubach europejskich, już grali na wielkich imprezach. Ważne jest, aby kiedy jadąc na taką imprezę, usiąść sobie wszyscy razem i powiedzieć, dobrze, teraz już jest ogłoszona ta kadra, już wiadomo, kto w niej znalazł się. Teraz trzeba zrobić wszystko, abyśmy się poczuli tutaj jak jeden i walczący jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie jesteśmy tutaj tylko dla Roberta Lewandowskiego, nie jesteśmy tutaj dla właśnie Grześka Krychowiaka, dla Zielińskiego, tylko być może dla Zalewskiego, dla Kesza i każdego z tych chłopaków z Żurkowskim choćby na czele. Każdy jest tak ważny jak Robert Lewandowski. Robert jest tak samo, musi walczyć i pokornie pomagać w defensywie, jak każdy, który dostał tą szansę od trenera Michniewicza. Ta reprezentacja nigdy nie zależała, znaczy zależała oczywiście od Roberta Lewandowskiego, ale nigdy nie ma tak, że ktoś tutaj jest tylko jednym wygranym, kiedy reprezentacja wygrywa, bo łatwo jest wskazać przegranych i łatwo jest czasami jeszcze pokazać tego strzelca, ale pamiętajmy, że Robert, żeby strzelić bramkę, to ktoś musi tą sytuację najpierw wypracować, ktoś musi piłkę podać, a najważniejsze, że mamy takiego strzelca numer jeden światowych napastników, jak Robert Lewandowski. Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski, ale także ekspert piłkarski Kanal Plus, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF. Zapraszamy do RMF24 na rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Grzegorz, polska kadra skrzydłami stoi, tak mówi na przykład Roman Kołtoń. Możliwe, bo patrząc na to ustawienie, trener powiedział dzisiaj też bardzo wyraźnie, że poświęcił bramkarza kosztem tego, aby wziąć jednego zawodnika na skrzydle więcej. Mamy Skurasia, mamy Kamińskiego, oczywiście mamy Zielińskiego, który też na skrzydle i występował i może na tej pozycji występować. Oczywiście jest Zalewski, no ale jakbyśmy popatrzyli, przecież jeszcze nie tak dawno wydawało się, że tymi skrzydłowymi będą między innymi czy Puchacz, czy Jóźwiak, a ich w tej kadrze nie ma. Nie ma też Kuna, którego też wydawało się, że trener, kiedy go powołał na jeden ze sparingów, ale doznali piłkarze pierwszej reprezentacji kontuzji. Kun tak. Nie mógł w tym meczu debiutować i to jest, myślę, że tym sobie też niestety nie on sam odebrał szansę, tylko ci kontuzjowani mu tą szansę debiutu i być może wykazania się zabrali. Ale tak wracając do tego, o czym Piotr powiedziałeś, że my oczywiście stoimy skrzydłowymi, ale my tak naprawdę zawsze byliśmy dobrze zorganizowani w środku. To był też klucz do tego, jeżeli chodzi o defensywę, środek pola plus napastnik. Często się jednak te skrzydła w naszej reprezentacji zmieniały, bo jeżeli występował Frankowski, to później gdzieś Kamiński, Zalewski, tam też trudno było zawsze znaleźć, czy Grosicki choćby, zawsze ciężko było powiedzieć takich optymalnych, zawsze podstawowych, żeby powiedzieć, że to jest para na przykład na skrzydłach lewym i prawym podstawowa, a ktoś jest tylko zmiennikiem. Tu się często zmienia.
tak jak się zmienia system u trenera Michi w czasie system gry. Ja mam takie wrażenie, że jednak wrócimy raczej do ustawienia chyba czwórką obrońców i dwóch No właśnie, o to chciałem się ciebie zapytać, czy czwórka, czy trójka, bo trener Michniewicz, no, widać, że ewidentnie nie chce tego przyznać i nie chce tego powiedzieć. Trudno mi też powiedzieć, ale mam takie wrażenie, że jednak ten mecz trochę chyba ze Szwedami też pokazał, że my w takim ustawieniu się dobrze, pewniej czujemy. Myślę, że pomocnik przed sobą, wiedząc, że ma obrońcę, tak w przypadku Bereszyńskiego, czy na przykład Kesza, który potrafi się podłączyć, który potrafi wesprzeć, który potrafi zdublować pozycję, a jednocześnie zawsze być asekurującym, jest łatwiej niż występować dwójką tak zwanych dzisiaj wahadłowych. Ale to też fajnie, że ta reprezentacja, mimo dużych problemów w tym ustawieniu właśnie z trójką obrońców, potrafiła jakieś ciężary, że tak mówię, znosić i na pewno poprzez błędy popełniane w tych meczach jakieś nawyki już zostaną, przynajmniej u niektórych zawodników. Ale wydaje mi się, że jednak my chyba bezpiecznie się czujemy w ustawieniu takim, kiedy mamy dwóch środkowych obrońców i jeszcze boki dosyć dobrze zabezpieczone, ale boki też, które atakują, bo trzeba powiedzieć i o Keszu, i w tym przypadku, czy to będzie Zalewski, czy to będzie Frankowski, czy Bereszyński, to są zawodnicy, którzy, chociaż Bereszyński z problemami, tak, bo to jest jednak prawa noga na lewym skrzydle, to jednak to są zawodnicy, którzy wspierają bardzo mocno swoich zawodników wyżej ustawionych. W tym przeglądzie pozycji nie wspomnieliśmy o napastnikach powołanych przez Czesława Michniewicza, ale mam wrażenie, że oni budzą najmniej emocji, bo tutaj się wszystkiego można było spodziewać, chociaż no nie ma Dawida Kownackiego. To ciebie jakoś zdziwiło? Nie zdziwiło mnie. No, być może nawet liczyłem, że będzie on jako ten piąty napastnik, mogący grać również na skrzydle, bo i w reprezentacji młodzieżowej, i w pierwszej na tej pozycji występował. Ale patrząc na to, jak się rozwinął w ostatnim czasie Świderski, to też myślę, że to dzisiaj on jest numerem dwa, jeżeli chodzi o napastnika. I czy my będziemy grali trójką w obronie, czy czwórką, to taki napastnik cofnięty, czyli właśnie Świderski z wymieniającym się nawet Robertem Lewandowskim, czy Milik z Lewandowskim, no to pasuje. Ja powiem tak, był moment, kiedy stawialiśmy na tego drugiego na piątka, był moment przede wszystkim, który wykorzystywał świetnie Milik, potem był Buksa, też nieobecny tak w tej reprezentacji, a dzisiaj myślę, że tym numerem dwa, takim mogącym czuć się pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej jedenastki jest właśnie Karol Świderski. To teraz chwilkę porozmawiajmy o tym, jaki to będzie mundial, bo to mundial będzie bardzo szczególny. Nie tylko chodzi o porę roku, ale chodzi o to też, że jest bardzo mało czasu. Piłkarze wchodzą w ten turniej niemalże z marszu. To chyba takiego doświadczenia jeszcze nie mieli. Zazwyczaj są długie zgrupowania, wiesz, kilka tygodni przygotowań, a tutaj trzeba będzie wysiąść z samolotu i grać niemalże. Ja myślę, że zawsze każdy problem, znaczy każdy wielki turniej nazywany jest, że to jest turniej kolejnych problemów zdrowotnych, czy to jest lato, czy to jest zima. Oczywiście to będzie całkowicie inne doświadczenie dla zawodników. Jednak wchodzą po tej pierwszej rundzie, ale jednak i tak już wielu w tych największych klubach gra bardzo dużo spotkań. Już mają gdzieś około pewnie 30 na swoich licznikach. No ale to tak jest, że mnie bardziej interesuje to, jak zawodnicy będą sobie z tym klimatem, z tą klimatyzacją, z tym wszystkim, co troszeczkę będzie się mieszało, no bo jednak nie da się żyć dla tych najlepszych drużyn, a chciałbym, żeby Polska była wśród tych najlepszych, nie da się żyć miesiąca w klimatyzacji, nie da się żyć ciągle w takiej strefie, gdzie ci dostarczają różnice temperatur, żebyś ty mógł funkcjonować, no bo przecież jakoś będziesz w tym kraju musiał też się przemieszczać i żyć, tylko cały czas ta klimatyzacja będzie taka, no, tym piłkarzom dostarczana w takiej czy innej formie, ale to jest takie bardziej zaskakujące, jak będą sobie radzili nie tyle może ze zmęczeniem fizycznym już powodowanym z rozrywkami własnymi ligowymi, czy Ligi Mistrzów, Ligi Europy i tak dalej, ale jak właśnie w tym turnieju, który tak bardzo będzie się różnił choćby ze strefy pogodowej od wcześniejszych. Grzegorz, jeszcze następna sprawa, dużo się mówi bardzo, to jest też turniej, na którym będzie mnóstwo pytań o sprawy społeczne i sprawy polityczne, o losie robotników, którzy budowali stadiony. Będzie się mówiło pewnie o tym, jaką politykę prowadzi Katar. Myślisz, że piłkarze będą od tego odgrodzeni, czy będą chcieli się odgrodzić od tego, czy ktoś będzie dbał o to, żeby w ogóle te pytania do nich nie docierały, bo to może być główny temat na konferencjach prasowych, nie na przykład to, jak się grało w ostatnim meczu, albo jak się im trenuje w Katarze.
powiedzmy sobie uczciwie, nie da się zastąpić śmierci, choćby nie wiadomo jak spektakularnym triumfem i zniszczeniem puchary. Nie da się tego godzić, nie da się z tego porównywać. Jeżeli ludzie giną czy ginęli, może bardziej w takim przypadku przy budowie stadionów i piłkarze się od tego nie mogą, że tak powiem, odsunąć, nie mogą o tym, kiedy dostaną pytania, nie odpowiedzieć, nie mogą się do tego, nie mogą się powiedzieć, że są tylko piłkarzami, oni są też ludźmi, oni też żyją, oni pracują w inny sposób, a ktoś inny, żeby oni na tych arenach mogli występować, stracił życie. Jeżeli tych praw człowieka się nie... Oczywiście piłkarze nie są temu winni w żaden sposób tego naszego i każdego innego kraju, ale organizatorzy już jak najbardziej. Jeżeli ludzie są, którym to przeszkadza i sport jest na dalszym miejscu, to jest naturalne, że on na dalszym miejscu musi być, bo ktoś zostawił rodziny, ktoś zostawił najbliższych. Ludzie podchodzili tylko z tego powodu, że ktoś im nie zabezpieczył warunków odpowiednich do tego, aby pracować. Słyszałeś głosy o tym, że niektórzy nawet nawoływali do bojkotu tego mundialu. Co ty o tym myślisz? Nie jestem w ogóle zdziwionym. Państwo też pewnie to rozumieją, że łatwo się może ocenia. Ktoś, kto kocha piłkę, chce ją oglądać, chce widzieć ją w każdym wymiarze, czasami zapominając o takich kataklizmach, bo to są też kataklizmy, jeżeli się traci z tego kraju aż tyle ludzi zginęło. Tylko z tego powodu, że mieli niewystarczające warunki do tego, aby pracować. Nie wiem, co tak do końca mógłbym powiedzieć, ale ja kiedy myślę o tych osobach, to tylko ten, kto straci kogoś bliskiego, wie, o kim jest mowa i o czym jest mowa. Ten, który nie chce tego dostrzegać, tego nie zobaczy i powie, że trzeba się od tego odciąć i skupić na piłce. No też taka, z drugiej strony, ten mundial po to był, aby ludzie na świecie świętowali mecze piłkarskie, ale niestety one nigdy nie zostaną od tego odcięci, że przy okazji tego mundialu jest tak wiele dramatów ludzkich, rodzin na świecie. Piłkarze są od tego oddzieleni, twoim zdaniem? Na pewno są chronieni, na pewno w jakiś sposób są dziennikarze sportowi, którzy jadą też już tym tematem, myślę, że swoje media, czy internetowe, czy papierowe nasycili. To się jeszcze nie skończyło, ale w głównym wymiarze będą piłkarze pytani o to, jak się czują, w jakiej są formie, co myślą o rywalu, jak zagrali, będą oceniali własną grę lub rywala, a to oczywiście dziennikarze będą ich tam dopytywali, ale powiedzmy sobie szczerze, te pytania się kiedyś skończą, bo nawet na konferencjach prasowych będą sugerowali pewnie rzecznicy, aby skupić się na meczu, który właśnie już przed nami, czy za chwilę, czy już za nami, a nie na tym, co się wydarzyło tutaj miesiące czy lata wcześniej, a to jest temat, który niestety, o którym się zapomnieć łatwo. Grzegorz, z perspektywy zawodnika, z perspektywy piłkarza, na te kilka dni przed wielką imprezą, to piłkarz się nie może doczekać, jest trochę nerwówki, są motyle w brzuchu, jak oni się zachowują? No dzisiaj jest bardzo dużo takich pozytywnych emocji, szczególnie dla tych, którzy otrzymali pozytywne sygnały, że właśnie są w tej reprezentacji. Przykre dla tych, którzy liczyli, no bo przypuszczam, że taki Kownacki, czy Linety, czy Klich to przeżywają, bo pewnie liczyli na to, że znajdą się w tej reprezentacji. No trzeba gorzką pigułkę, sport jest taki, że przełykasz gorzką pigułkę samą porażką na boisku, ale twoją porażką może być to, że w tej reprezentacji również nie znalazłeś się. I jeszcze raz, rozmawialiśmy o tym, Piotrek, przed wejściem na antenę. 2020 rok, tylko z tej reprezentacji jest 10 piłkarzy, a zawsze mówi się, że każda impreza następna to ma być doświadczeniem dla tych, którzy teraz jadą. Właśnie wtedy dla takiego Kozłowskiego miało być to przetarcie, po to, żeby dzisiaj pokazać się z jeszcze lepszej, już dojrzalszej strony. A świat sportu nie lubi takich obietnic, nie lubi takiego stawiania sprawy, bo każdy kolejny miesiąc może być miesiącem kontuzji, może być spadkiem formy, może być spadkiem z ekstraklasy, spadkiem z ligi, może również być i sukcesów nowych zawodników, a takich tutaj w tej reprezentacji mamy, bo Skóraś półtora roku temu pewnie nie marzył o tym, że może być na mundialu, a dzisiaj jest już w tej 26. I dzisiaj bardzo szczęśliwym, cały czas młodym człowiekiem. Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski, jest naszym gościem, wicemistrz olimpijski, ale też człowiek, drugi sportowiec obok Adama Małysza, czytam, Grzegorz, który doczekał się za życia obiektu swojego imienia. Powiedz coś więcej, bo to chodzi o stadion. No, tak, oczywiście to już jest w czerwcu, było w moim rodzinnym mieście. Mieście zakochanych, bardzo zapraszam ludzi, bo to jest miasto, które było oczywiście też pierwszą stolicą Krzyżaków przed Malborkiem. Mogę tutaj parę takich jeszcze ciekawostek opowiedzieć, ale tak, w tym mieście stadion jest nadany moim imieniem i nazwiskiem. I to jest też taka, można powiedzieć, też historia i impreza dla
dla tych piłkarzy, że ich te mniejsze lub większe miejscowości w takich właśnie momentach, kiedy się osiąga sukcesy, a mają przed sobą drzwi szeroko otwarte, aby ten sukces osiągnąć, również kiedyś takich zaszczytów dostępowych. Gratulujemy w takim razie. Grzegorz Mielcarski był naszym gościem, były reprezentant Polski, ekspert piłkarski Kanal Plus, wicemistrz olimpijski z Barcelony. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, dobranoc.